Do meczu podeszliśmy bardzo z pełną koncentracją. Staraliśmy się realizować te taktyki, które mieliśmy zaplanowane przed spotkaniem. Pierwszy set wyglądał rewelacyjnie od naszej strony. Wszystko wychodziło, dogrywki dobre, przyjęcie też w miarę poprawne. W drugim secie niestety trochę z nas zeszło powietrze, trochę się podekscytowaliśmy pierwszym setem, który wygrany był dużą przewagą i trochę się rozluźniliśmy, dlatego ciężko było nam znowu wrócić do początkowej fazy gry. W trzecim secie już zaczęliśmy trochę spokojniej, trochę z chłodniejszą głową. No i właśnie ten trzeci set był taki decydujący właśnie, że końcówka na przewagi, właśnie, nie wiem, 27-25 właśnie, to zdecydowało, że Będzin troszkę jakby opadł z sił i w czwartym secie zdołaliśmy wygrać. No jest lepiej tutaj na arenie, ponieważ trenujemy tutaj codziennie, dwa razy dziennie. Spędzamy na tej sali od 4 do 5 godzin dziennie. Dlatego czujemy się tutaj o wiele lepiej, szczególnie, że Torwar jest to duża sala, dużo więcej miejsca, ciężko o jakiś konkretny punkt odniesienia, ale w takich warunkach jest nam dobrze grać. No, z chłopakami odnajduję się w porządku. Już z niektórymi grałem wcześniej właśnie w ligach juniorskich, więc niektórych znam bardzo dobrze, niektórych dopiero poznałem, ale przyjęli mnie bardzo dobrze, są bardzo w porządku, więc czuję się świetnie tutaj. Trochę odczuwamy ten nakład meczów. Taka ilość jest w jakiś sposób wpływa na nasze samopoczucie fizyczne, ale staramy się w miarę odpoczywać po treningach, regenerować swoje siły, tak żeby być w stanie grać mecze.